Witam w kolejnym odcinku kursu Angular 2.0. W dzisiejszym odcinku będziemy omawiać promises, obietnice, które są wykorzystywane do operacji asynchronicznych, takich jak wykonywanie żądań HTTP. I specyfikacja ECMAScript 6 dodała natywne wsparcie dla promises, obietnic, do języka JavaScript. Także promises można używać w dowolnym kodzie ECMAScript 6, nie są specyficzne tylko dla Angular 2. Mamy tutaj podstawową aplikację korzystającą z Angular 2 z jednym komponentem, app component. Kod można pobrać oczywiście ze strony GitHuba, link będzie znajdował się w opisie filmu. Dodajmy teraz do naszego komponentu właściwość result, wynik. Zadeklarujemy sobie result i przypiszmy mu początkowo wartość 5. Powiedzmy 5, tak. I możemy teraz wyświetlić tą właściwość w naszym szablonie, powiedzmy w akapicie. I tutaj będziemy sobie wyświetlać tą wartość w akapicie. Tworzymy sobie akapit i w tym akapicie wyświetlimy tą wartość, czyli wyświetlimy result. Dobrze, teraz jak sobie zapiszemy, nasza przeglądarka się odświeży. O, mamy błąd. Zaraz zobaczymy, o co tutaj chodzi. Tak, mamy tutaj taki błąd, bo tutaj użyłem małej litery, a tutaj dużej. Teraz zapiszmy. I będziemy mieć wyświetlone 5. Dobrze. Teraz przypuśćmy, że musimy wyliczyć ten wynik w jakikolwiek inny sposób. Na przykład poprzez dodanie dwóch liczb. Przykładowo na przykład dodajemy sobie 2 plus 3. Zapisujemy. I teraz mamy wyświetlane 5, które jest wynikiem tego obliczenia. Ale powiedzmy, że w tym celu chcemy wywołać inną metodę, która będzie obliczać nam ten wynik. Czyli dodamy metodę add do naszego komponentu. Dodajmy sobie metodę add i ta metoda będzie pobierać dwa parametry x, y, tak, i będzie zwracać return i będzie zwracać oczywiście wynik, czyli x plus y. Możemy zapisać. Tutaj się jeszcze nic nie zmieni, ale teraz możemy zainicjować nasz result naszą funkcją. Czyli do result teraz nie będziemy przypisywać 2 plus 3, tylko w result będziemy teraz wywoływać naszą funkcję. Czyli odwołamy się do naszej funkcji thisAdd i przekażemy tutaj 2 i drugą wartość 3. Zapisujemy nasz plik i nadal na stronie dostaniemy oczywiście 5. Tak. To jest oczywiście trywialna rzecz, ale pomyśl o metodzie add tak. I jest to przykład bardzo wielu różnych praktycznych sytuacji. Pomyśl tak, że metoda zamiast po prostu, tak jak tutaj, dodawać dwie liczby, może na przykład wywoływać żądanie HTTP i zwracać dane, które chcemy wyświetlić na naszej stronie. Pojęcie jest takie samo. To załóżmy teraz, że metoda add musi być asynchroniczna, gdzie asynchroniczność oznacza, że nie zwraca wyniku, nie zwraca danych natychmiast, tylko po jakimś tam czasie. Na przykład podczas wysyłania żądań HTTP musimy troszkę poczekać na odpowiedź z serwera. Więc jak możemy przekazać wynik z powrotem, jeśli nie możemy go zwrócić natychmiast? Pierwszym podejściem jest użycie funkcji zwrotnej callback. Możemy zastosować callback, funkcję zwrotną. Callback jest funkcją, którą akceptujemy jako parametr naszej metody i która jest wywoływana
gdy wynik jest dostępny. Czyli teraz w naszej metodzie możemy sobie dodać trzeci parametr, callback. Tak, callback. Parametr ten możemy oczywiście nazwać dowolną nazwą, ale nazwałem go callback, aby to było jasne, że jest to funkcja zwrotna. Więc teraz zamiast zwracać wynik, czyli zamiast return zwracać ten wynik, będziemy wywoływać funkcję zwrotną. Będziemy wywoływać naszego callbacka, w której będziemy przekazywać wynik. Czyli będzie callback, a w callbacku będziemy obliczać x plus y. I teraz tutaj w wywołaniu result potrzebujemy zmienić ten sposób, bo tutaj widzimy, że teraz jest błąd. I to przypisanie stąd możemy sobie usunąć. Usuwamy i skorzystamy z konstruktora. Dodamy teraz konstruktor do naszego komponentu. Konstruktor, tak. Konstruktor. I w tym konstruktorze będziemy sobie wywoływać metodę oczywiście add. I do tej naszej metody add oczywiście przekazujemy dwie liczby, 2 i 3. Tak. I teraz potrzebujemy trzeciego argumentu, czyli tej funkcji zwrotnej callback, która zwróci wynik. I tutaj w tym przypadku użyjemy składni funkcji strzałki ECMAScript 6, gdyż jest ona bardzo wygodna. I napiszemy sobie tak, że funkcja callback będzie zwracać result, a z tym wynikiem, ten result, będziemy po prostu przypisywać do this result, do naszego rezultatu. Czyli go tutaj po prostu przypisujemy. O, w ten sposób. Tak. Gdy teraz zapiszemy plik, wszystko będzie nadal działać, a strona będzie pokazywać oczywiście 5. Zapisujemy, strona się odświeża i wyświetlany jest wynik 5. Czyli wszystko działa. Jednak w tym momencie, mimo że używamy funkcji zwrotnej callback w metodzie add, to metoda add nie jest asynchroniczna, bo wywołujemy ją natychmiast. Aby ten przykład był bardziej realistyczny, dodamy do niego opóźnienie, zanim zostanie zwrócony wynik, aby było to asynchroniczne. Do tego celu możemy użyć funkcji setTimeout. Wywołajmy funkcję teraz setTimeout w naszej metodzie add. Czyli tutaj do naszej metody add w tym miejscu dodamy sobie funkcję setTimeout, tak. I w tej funkcji będziemy wywoływać metodę callback. Ta funkcja będzie wywoływać metodę callback, będziemy obliczać wynik i funkcja setTimeout przyjmuje oczywiście opóźnienie. Ustawmy opóźnienie powiedzmy na 1000 milisekund. Zróbmy teraz to opóźnienie bardziej widoczne. Powiedzmy, ustawmy na 3000 milisekund. I tutaj w naszym paragrafie dodajmy sobie też tekst result, żeby to było widać, że jest wyświetlany wynik. Teraz zapiszmy. Nasza strona się zaraz przeładowuje. Widzimy, mamy wynik result, ale nie mamy jeszcze wyniku. Wynik pojawił się dopiero z opóźnieniem 3 sekund. Jeszcze raz jak odświeżymy, mamy result, ale nie mamy wyniku. Wynik dostajemy asynchronicznie dopiero po tych 3 sekundach. Teraz on się pojawił. I dodajmy teraz jeszcze zmienną czas, która będzie również wyświetlana w naszym szablonie. Dodajmy sobie tutaj zmienną time.
i dodajmy sobie ją również do naszego szablonu jako paragraf. Powiedzmy, że skorzystam z tego paragrafu i tutaj sobie dodajemy czas i czas, tak, jako nowy akapit, który będzie pokazywał czas, jaki upłynął. Teraz dodamy nową zmienną start time do konstruktora i ustawimy ją na bieżący czas. Przechodzimy do naszego konstruktora i tutaj zadeklarujemy sobie stałą. Będzie to start time i ustawimy ją na bieżący czas. Tak, ustawiliśmy go na bieżący czas i teraz możemy zainicjować czas nową zmienną w naszej metodzie add. I tutaj w naszej metodzie add ustawiamy result i będziemy teraz też ustawiać sobie czas. Dwie rzeczy będziemy ustawiać. Dobrze. I tak. Ustawiamy w naszej metodzie result. Tak. Oraz będziemy ustawiać w metodzie add również czas. Czas. A czas to będzie czas bieżący. Date now. Tak. I minus start time. Czyli czas, jaki był na początku. Minus start time, tak, dobrze, teraz musimy to zamknąć, dobrze, ten nawias jest tutaj za dużo i teraz metoda DateTime nam zwraca aktualny czas w milisekundach i teraz po uzyskaniu wyniku, oprócz ustawienia właściwości result, będzie ustawiany również czas, jako bieżący czas, minus start time, czyli czas początkowy. Będzie pokazany czas, jaki upłynął na wykonanie tej metody. Czyli możemy teraz zapisać. Zapisujemy. Mamy result i time. I po 3 sekundach pojawił się result 5 i time, że to było 3001 milisekund, czyli troszeczkę ponad 3 sekundy. Dobrze, teraz załóżmy, że po otrzymaniu wyniku musimy wykonać kolejne asynchroniczne wywołanie. Na przykład chcemy wziąć wynik i dodać do niego powiedzmy 4, aby uzyskać nowy wynik. Możemy zagnieżdżać callback w taki oto sposób. Teraz pokażę, jak to możemy zrobić, czyli tutaj po this add w pierwszym wywołaniu. Tutaj zrobimy sobie kolejne wywołanie, czyli piszemy this, wywołujemy naszą metodę add i w metodzie add będziemy przekazywać dwie liczby i teraz będziemy przekazywać result, czyli wynik z pierwszego wywołania. Będziemy do niego chcieli dodać liczbę 4 i jako funkcję zwrotną będziemy ustawiać result. Tak jak wcześniej. Tak. I tutaj to zamknięcie musimy sobie skopiować tutaj na koniec. I teraz jak zapiszemy plik, możemy zapisać. Zapisujemy plik i teraz w wyniku otrzymamy 2 plus 3 plus 4, czyli 9. I wynik otrzymamy po czasie 6 sekund. I widzimy, jak długo czekaliśmy na wynik. Aż upłynęło ponad 6 sekund. 6 sekund i 14 milisekund. Dobrze. Czas ten jest podwójny. A to dlatego, bo to się robi teraz dwa razy. Są wywołania zwrotne dwa.
jedno następuje po drugim, a każde wywołanie zwrotne ma zdefiniowany przez nasz czas opóźnienia 3000 milisekund, czyli razy 2 mamy 6000 milisekund. Zmniejszmy trochę czas opóźnienia, aby tak długo nie czekać na odpowiedź, powiedzmy na 1000 milisekund. Zapiszmy i teraz odpowiedź będzie nam się pojawiać po 2 sekundach. Mamy result time i teraz 2 sekundy upłynęły i mamy wynik. Tutaj w tej naszej funkcji po prostu dodajemy numer, aby po prostu pokazać najprostszy z możliwych przykład. Ale jest wiele prawdziwych scenariuszy, gdzie musimy wykonać jedno połączenie asynchroniczne, poczekać na wynik, a następnie wykonać kolejne i kolejne i kolejne i tak dalej. Na przykład pierwsze połączenie może wysyłać poświadczenie logowania na serwer i otrzymać szczegóły użytkownika, gdy to poświadczenie będzie prawdziwe. I po uzyskaniu danych użytkownika możemy wykonać kolejne połączenie z serwerem asynchroniczne i pobierać inne dane dla tego użytkownika, na przykład jakąś listę zamówień tego użytkownika. Następnie możemy wykonać kolejne zapytania asynchroniczne i pobrać jakieś inne dane i kolejne i tak dalej. Więc przypuśćmy, że musimy teraz wykonać trzecie wywołanie asynchroniczne. Ponownie możemy zagnieździć wywołanie zwrotne i powiedzmy, że tym razem chcemy dodać powiedzmy 10. Czyli znowu będziemy tutaj i robimy coś takiego. Robimy następnego this'a. This at, bierzemy wynik i dodajemy, powiedzmy tak jak powiedziałem sobie teraz, 10 i result i tworzymy kolejne. I tutaj sobie kolejne zamknięcie. Dobrze, te zamknięcia można sobie zrzucić na dół. Na dół i na dół. To by sobie można odpowiednio sformatować. O. Tak, tak, tak. W celu odpowiednich, pokazania odpowiednich wcięć. Dobrze, teraz żeśmy to zapisali. Czyli teraz w wyniku powinniśmy otrzymać 19 i czas 3 sekundy. Troszkę powyżej 3 sekund. No bo to jednak jeszcze dodatkowo trochę trwało. A to dlatego, że tu mamy opóźnienie 1 sekundę i są teraz 3 wywołania. Jedno, drugie, trzecie. 3 wywołania metody add, która jest wywoływana asynchronicznie. Im więcej tych wywołań asynchronicznych musimy zrobić, tym więcej tych zagnieżdżonych bloków kodu będziemy mieli. A to nie wygląda zbyt ładnie. Teraz przypuśćmy, że musimy dodać obsługę błędów. Na przykład powiedzmy, że w naszych obliczeniach może pojawić się ujemny wynik z jakiegokolwiek powodu. Więc przerobimy teraz w tym celu naszą funkcję add. Dobrze, tutaj mamy naszą funkcję add i teraz ją sobie tak przerobimy. Tutaj, tak, i zrobimy tak. Powiedzmy, że zadeklarujemy sobie stałą const, którą nazwiemy sobie result i tutaj będziemy wykonywać obliczenie, czyli x plus y. Następnie będziemy sprawdzać wynik tego obliczenia, czyli zadeklarujemy sobie instrukcję warunkową, gdzie będziemy sprawdzać result, czy jest większy lub równy 0. I tutaj, jeśli wynik jest większy od 0 lub równy 0, to będziemy wywoływać naszego callbacka. Będziemy wywoływać naszego callbacka
i będziemy zwracać oczywiście wynik, czyli result. Dobrze, o, tutaj średnik. Tak. A w przeciwnym wypadku, jeśli wynik będzie ujemny, to będziemy potrzebować dodać jeszcze jeden parametr do naszej metody i będzie nim error callback. Czyli tutaj dodamy sobie kolejny parametr error callback i wtedy będziemy tutaj ustawiać ten error callback i będziemy do niego przekazywać komunikat. Będziemy chcieli, żeby wyświetlił on komunikat w stylu niewłaściwa wartość na przykład. I dodamy jeszcze sobie tą wartość. O, w ten sposób. Tak. Teraz pokażemy także błąd na naszej stronie. Czyli musimy sobie dodać właściwość jeszcze tutaj error. Error. I tutaj musimy sobie dodać kolejny paragraf, gdzie będziemy wyświetlać błąd, error i tutaj jeszcze zamknięcie tego paragrafu. O, tak. I musimy, tutaj mamy, pokazuje nam się błąd, a to dlatego, że musimy teraz przekazać ten drugi parametr callback w miejscu, gdzie wywołujemy naszą metodę add. Czyli tutaj musimy przekazać ten drugi parametr error, gdzie przypisujemy do naszego błędu, do naszego errora, przypisujemy error. OK. I tak musimy zrobić za każdym razem, kiedy wywołujemy metodę add, więc trzykrotnie w tym przypadku. Czyli możemy sobie to tutaj skopiować i wkleić jeszcze tutaj i wkleić jeszcze tutaj. Teraz widzimy, że nie ma błędów. A tutaj tego żeśmy nie usunęli. To jeszcze musimy usunąć. A tutaj nam się jeszcze pojawia błąd, bo zapomnieliśmy tutaj jeszcze o tym opóźnieniu dla funkcji setTimeout, które żeśmy usunęli przypadkowo. Tutaj musimy ją oczywiście podać i zamknąć. Zapisujemy. Teraz zapisaliśmy, wszystko działa. W wyniku otrzymujemy 19 i czas. W tej chwili nie mamy jeszcze żadnych błędów, ale zaraz je sobie wygenerujemy. Dobrze, żeby wygenerować błąd, zmienimy sobie powiedzmy wywołanie tutaj w drugie wywołanie metody add powiedzmy na minus 10. I teraz na stronie pojawi się błąd. Zapiszemy. I teraz na naszej stronie pojawi się błąd. I mamy niewłaściwa wartość, minus 5, ponieważ 2 plus 3 to 5, tak jak tutaj mamy, 2 plus 3 to 5, ale minus 10 to jest oczywiście minus 5, więc to jest dobrze. Na tym kończymy używanie funkcji zwrotnych dla połączeń asynchronicznych. Nasz kod stał się dość zagmatwany, a to jest w rzeczywistości tylko prosty przykład. Zróbmy teraz kopię tego pliku, aby móc spojrzeć na to później do porównania z promises, z obietnicami. Dobrze, to ja teraz skopiuję ten plik, robię kopię, kopy, wklejam kopię i kopię po prostu sobie nazwę CB, czyli callback. Dobrze, kopię sobie teraz zamknę, przejdę do naszego komponentu i teraz na naszym oryginalnym pliku zobaczymy, jak możemy podejść do tego samego problemu używając promises, czyli obietnic. Usuńmy teraz niepotrzebny kod, czyli z naszego konstruktora usuniemy teraz ten cały kod odnośnie funkcji zwrotnych. To sobie usuniemy. Uprościmy też metodę add. To sobie usuniemy. Tu mamy callback. I tutaj powiedzmy, będziemy dodawać x plus y.
na razie to tak zapiszemy. I przy użyciu obietnic, promises, nie chcemy parametrów wywołania zwrotnego. Zamiast tego będziemy korzystać z promise. I promise będziemy zwracać z naszej metody. A w wyniku będziemy otrzymywać to samo, co z wywołaniami zwrotnymi. Czyli nie chcemy tutaj wywołań zwrotnych. Callback, to usuwamy. Natomiast będziemy zwracać, tak jak powiedziałem, promise. Czyli robimy return new promise. Tak. I tutaj będziemy zwracać, tak jak wcześniej, callback. Callback, tak. Tak, tutaj jeszcze musimy sobie to oczywiście zamknąć. W ciele tej funkcji, tak jak powiedziałem, możemy zrobić dokładnie to samo, co zrobiliśmy wcześniej, czyli wywołać set timeout. Wywołujemy tutaj set timeout i podczas pracy z promise, z obietnicami, funkcja ta jest zazwyczaj zwana nie callback, tylko resolve. Zmieńmy sobie to teraz na resolve. I teraz w konstruktorze możemy wywołać naszą metodę add. Ale teraz nie przekazujemy żadnych funkcji zwrotnych. Korzystamy teraz z promise, obietnic, ponieważ nie otrzymujemy natychmiastowego wyniku, ale otrzymujemy obietnicę wyniku. Czyli przechodzimy do naszego konstruktora i dodajemy sobie stałą promise. I tutaj, tak jak powiedziałem, będziemy wywoływać naszą metodę add, do której będziemy przekazywać liczby 2 i 3. Tak? I kończymy to średnikiem. Obietnica ma tylko dwie metody, jak sobie zaraz zobaczymy. Napiszemy sobie promise, bo przypisaliśmy to do zmiennej promise. I teraz damy sobie kropkę i widzimy, że obietnica ma tylko dwie metody. Catch i then. Możemy uzyskać wynik poprzez wywołanie metody then. Czyli wywołujemy metodę then i wynik, czyli result, będziemy sobie przypisywać tak jak wcześniej. Tutaj oczywiście ten. I teraz tak. Wynik. Nie resolve, tylko result. I tutaj przypisujemy wynik, tak. No tutaj jest odstęp niepotrzebny. Teraz this, tak jak wcześniej też, tak jak ustawiliśmy w poprzednim wersji w callback of time. I przypisujemy tak samo date now minus start time, czyli analogicznie jak wcześniej start time, tak, i możemy to zapisać. Dobrze, po zapisie i widzimy, że strona pokazuje wynik 5 i czas 1002 milisekundy. Do tej pory nie różni się to od wywołania zwrotnego. To znaczy, że zamiast przekazać funkcję zwrotną do metody add, metoda add zwraca teraz obiekt promise, czyli obietnicę. I teraz w zasadzie obiekt promised jest naszą funkcją zwrotną, naszym callback. Dalej nie będzie nam potrzebne deklarowanie lokalnej, zmiennej i przypisywanie obiektu promise. To możemy sobie usunąć. Usuwamy. Nie deklarujemy, tylko od razu będziemy przypisywać. Tak, to sobie troszeczkę sformatujemy. Dobrze, możemy zapisać. To będzie nadal działać. Dokładnie tak samo. I teraz tak. I tak jak wcześniej przypisywaliśmy wynik do właściwości wynik, a także
date now minus start time do właściwości czas. Tak samo teraz wpisujemy. I do tej pory nie różni się to od wywołań zwrotnych. To znaczy, że zamiast przekazać funkcję zwrotną do metody add, metoda add zwraca obiekt promise, obietnicę. I teraz w zasadzie obiekt promise jest naszą funkcją zwrotną callback. Teraz załóżmy, że chcemy wykonać drugie połączenie. Możemy myśleć, że musimy wywołać funkcję dodaj tutaj. Czyli, że musimy wykonać to tutaj, this add i tutaj będziemy mieć result, tak? I powiedzmy, że chcemy dodać teraz 4 i następnie wywołać then. No i tutaj w tym then. Ale tego się to tak nie robi. I możemy po prostu dodać kolejny krok jako kolejne wywołanie funkcji then. Czyli to kasujemy i wywoływamy to tutaj jako kolejne wywołanie funkcji then. Then i tutaj w then deklarujemy sobie result, gdzie będziemy wywoływać naszą funkcję add, do której będziemy przekazywać result, nasz wynik z poprzedniego obliczenia 2 plus 3 oraz będziemy przekazywać teraz 4. Funkcja then odbiera wynik tego dodawania i dodaje do tego poprzedniego wyniku 4, a ten nowy wynik zostanie przekazany do następnego kroku. To dlatego, że funkcja then może zwrócić kolejną obietnicę, więc tutaj zwracamy to, co zwraca funkcja this add. Więc zasadniczo najpierw dodajemy 2 plus 3, a następnie, kiedy już uzyskamy odpowiedź z tej metody, tak, to dodajemy do tego wyniku następnie 4. A następnie, kiedy otrzymamy wynik końcowy, przypisujemy go tutaj do result i czas przypisujemy do time. Teraz, jeśli zapiszemy ten plik, to w wyniku powinniśmy otrzymać 2 plus 3, 5 plus 4, 9 i czas 2000 milisekund. Co oznacza, że wykonujemy dwa wywołania. W tym momencie dodanie trzeciego połączenia jest bardzo proste. Potrzebujemy po prostu kolejnego den, w którym dodamy na przykład dodamy sobie 10. Czyli wystarczy skopiować to, wkleić i dodać tu powiedzmy 10 i już mamy kolejne wywołanie asynchroniczne w łańcuchu. Zapisujemy i teraz w wyniku będziemy mieć 19 po 3 sekundach. Czekamy, jest 19 po 3 sekundach. Dzięki zastosowaniu promise, czyli obietnic, nasz kod jest teraz dużo ładniejszy niż z wywołaniami zwrotnymi. Ładniejszy, prostszy. W TypeScriptie możemy jawnie zadeklarować typ, jaki metoda zwraca, mówiąc, że zwraca promise od number. Czyli tutaj możemy sobie jawnie zadeklarować, że ta metoda zwraca obietnicę promise, a dokładnie obietnicę typu number. Promise, a to dlatego, że promise jest ogólnym interfejsem i możemy parametryzować go, określając, jaki typ rezultatu będzie zwracany. W tym przypadku teraz naszym będzie to zwracany number. Możemy zwracać kolejną obietnicę poprzez
zastosowanie kolejnego kroku den. Możemy tutaj sobie możemy zwrócić następny krok den i zwracać kolejną obietnicę, ale możemy również zwrócić wynik natychmiast zamiast kolejnej obietnicy. Więc teraz zwróćmy wynik natychmiast. Zamiast po prostu tego zwrócimy wynik natychmiast. Żeby wynik był zwrócony natychmiast, to nie będziemy wywoływać metody add, tylko po prostu przypiszemy result i żeby ten wynik był natychmiast, po prostu dodamy 10, czyli do rezultatu dodamy 10. Nie wywołujemy kolejnej metody asynchronicznie, tylko dodamy 10. I teraz jak zapiszemy, w wyniku otrzymamy 19, ale w czasie 2 sekund. I mamy 19 i time 2000 milisekund, czyli 2 sekundy. A dlaczego? No bo teraz wykonywane są tylko dwa wywołania asynchroniczne, a nie trzy jak wcześniej. Bo tutaj nie wywołujemy metody add, tylko po prostu dodajemy 10 i to wywołuje się natychmiast. To nie jest wywoływane asynchronicznie. Dobrze, wróćmy do wcześniejszej wersji, tak, żeby mieć te trzy wywołania asynchronicznie. Zapiszmy, będzie 19 po 3 sekundach. Dobrze, w tej chwili tutaj zawsze używamy number, ale nic nie powstrzymuje nas przed zwracaniem jakiegoś innego typu wyniku, jeśli nam się tak podoba, albo jeśli tak mielibyśmy potrzebę. Na przykład możemy zwrócić string. Na przykład zamiast wyników w postaci liczby możemy zwrócić sobie, powiedzmy, ciąg gwiazdek w ilości takiej, jaki jest wynik. I żeby to tak zrobić, to zwrócimy sobie teraz tutaj właśnie ten ciąg gwiazdek. Nie będziemy zwracać numbera, tylko tutaj zwrócimy sobie ciąg gwiazdek w ilości takiej, jak jest wynik. Tak, result. I tu jeszcze zamknąć nawias. I teraz jak sobie to zapiszemy, to zostanie w wyniku result zwrócone 9 gwiazdek. Mamy 9 gwiazdek, a to dlatego, że jest 2 plus 3 to jest 5, do tego do piątki dodajemy 4, to jest 9, a następnie już tutaj nie dokonujemy żadnych obliczeń, tylko gwiazdkę chcemy powtórzyć tyle razy, jaki jest wynik. Czyli tu mamy jedno wywołanie asynchroniczne, tu drugie i już więcej wywołania asynchronicznych nie mamy, dlatego też mamy czas 2 sekund. I zwróciliśmy wynik w postaci ciągu tekstowego, ciągu 9 gwiazdek. Więc na każdym kroku możemy przekształcić wynik poprzedniego etapu w nowy wynik, który może lub nie może być tego samego typu. Może to być number, string, cokolwiek. I ten wynik może być zwracany natychmiast, tak jak pokazywałem wcześniej, że nie wywoływaliśmy metody add, tylko po prostu dodawaliśmy 10, lub może być obietnicą wyniku poprzez właśnie wywołanie metody asynchronicznej. Teraz co z błędami? Tutaj sobie wróćmy z powrotem do tego den z trzema metodami asynchronicznymi, gdzie zwracamy w wyniku 19 po 3 sekundach. Tak. I teraz dodamy obsługę błędów. Zobaczmy, jak wygenerować błąd. Jeśli wynik jest ujemny, podobnie jak w poprzednio, dla funkcji zwrotnych, będziemy chcieć wygenerować błąd. To teraz dodajmy sobie lokalną zmienną result. Tutaj, jak mamy, dodamy sobie lokalną zmienną result, const result, tak. No i ta zmienna będzie oczywiście wynikiem dodawania naszych dwóch liczb, tak. Następnie w instrukcji if będziemy sprawdzać, czy result jest większy bądź równy od zera, czyli czy jest liczbą ujemną, czy nie. A może sobie tutaj damy spację.
I jeżeli wynik jest większy lub równy 0, to będziemy wywoływać resolve, to będziemy wywoływać resolve x plus y, a w przeciwnym wypadku else, w przeciwnym wypadku musimy dodać inny parametr do naszej metody i będzie nim reject. Czyli tutaj, jak mamy resolve, dodamy jeszcze jeden parametr, reject. Oczywiście to musimy w nawiasy i tutaj będziemy wywoływać reject. Reject i tutaj będziemy w reject będziemy wyświetlać komunikat o błędzie, mówiący nieprawidłowa wartość, tak jak w poprzednim przypadku. I będziemy pokazywać tą wartość. Nie jest list, tylko result. Dobrze. Teraz jak zapiszemy, nasza stronka się przeładuje. Wyników w tej chwili oczywiście otrzymamy 19 i czas 3000 milisekund ponad, czyli 3 sekundy. Ale teraz co się stanie, jeśli dodamy w drugim kroku powiedzmy minus 10. Dodajemy minus 10, zapisujemy i teraz co dostaniemy? Widzimy, dostajemy błąd. Jest rejestrowany błąd. Nawet jeśli nie obsługujemy go jeszcze jawnie, to dostajemy błąd. Widzimy, że dostajemy uncatch in promise, nieprawidłowa wartość, minus 5. Dobrze. I teraz jak sobie poradzić z tym błędem w naszym kodzie? I tutaj promise ma zaletę i możemy sobie dzięki obietnicom bardzo łatwo poradzić z wszelkimi błędami i wywołać metodę catch jako ostatni krok. Czyli tutaj będziemy wywoływać metodę catch i będziemy ustawiać error. Gdy dostajemy error, będziemy ustawiać ten nasz error na error. Dobrze, więc po prostu w wyniku otrzymujemy błąd i po prostu przypisujemy go do właściwości this error. Możemy to teraz zapisać, a na stronie już nie będzie komunikatu błędu, tylko będzie wyświetlał się error. I wyświetla się error, nieprawidłowa wartość minus 5. Więc niezależnie od tego, kiedy wystąpi błąd, możemy go złapać w jednym miejscu. Możemy go złapać w jednym miejscu tutaj, bez potrzeby dodawania obsługi błędów na każdym kroku, jak to robiliśmy dla wywołań zwrotnych. Czyli jest to dużo, dużo bardziej lepsze, fajniejszy sposób. Gdyż do wywołań zwrotnych musieliśmy to każdego kroku dodawać obsługę błędów. Jednak jeśli chcemy złapać błąd w konkretnym kroku, to również możemy to zrobić. Powiedzmy, że chcemy złapać błąd spowodowany dodaniem minus 10 w następnym kroku. Więc tutaj możemy przekazać drugą funkcję do metody then. I tutaj możemy zrobić tak. Error i ustawiamy 0. I teraz jak zapiszemy, to nie będziemy dostawiać komunikatu error, tylko będziemy w wyniku dostawiać 0. No oczywiście po 2 sekundach, bo mamy tylko raz, dwa wywołania synchroniczne. Tutaj już jest po prostu dostawany error. Dobrze. Mamy jeszcze... z tym sobie wrócimy. Zapiszmy. Z powrotem wróćmy do poprzedniego widoku, gdzie dostajemy błąd. I teraz, jak widzimy, dostajemy błąd, nieprawidłowa wartość minus 5. Nie mamy tutaj czasu, nie jest podawany. Jest to mały problem, ponieważ nie widzimy go na stronie. Ponieważ krok, w którym ustawiamy czas, czyli tutaj, ten krok jest pomijany. Bo tutaj jest minus 10, czyli dostajemy minus 5, czyli jest błąd. Czyli następne kroki już nie są wykonane, wykonywana jest po prostu obsługa błędu.
i ten krok, gdzie jest ustawiony czas, jest pomijany, gdy wystąpi błąd. Przetwarzanie, tak jak powiedziałem, idzie po prostu do kroku catch. Mieliśmy ten sam problem z wywołaniami zwrotnymi, ale z obietnicami możemy to bardzo łatwo naprawić. Możemy dodać kolejny krok i wywołać then po wywołaniu catch. I tutaj możemy ustawić właściwość time. I teraz to tak zrobimy. Tutaj wywołamy sobie kolejny then. Tak. I w tym denie tutaj. Tak, tutaj oczekujemy dowolny wynik, więc pozostawiamy pustą listę parametrów i tutaj będziemy przypisywać ten czas. Czyli ten czas stąd możemy wyciąć i wkleić tutaj. Tak, i teraz możemy zapisać. I teraz będziemy mieć też czas. Nieprawidłowa wartość minus 5 i czas, jakim się to wykonało. 2 sekundy. Dobrze. Także teraz widzimy i błąd, i czas. Ponieważ zostały wykonane dwa wywołania asynchroniczne, to mamy 2000 milisekund. Następnie wystąpił błąd i trzecie wywołanie zostało pominięte. Także wszystko jest ok. I teraz moglibyśmy wprowadzić ostatnią poprawkę celem zaoszczędzenia kilku linijek kodu. I tutaj, jak to mamy, czas żeśmy tutaj już przenieśli do tego dena, to tutaj możemy sobie zrezygnować z tych nawiasów. Tak. To sobie możemy tutaj ładnie tak sformatować. I tutaj możemy sobie zmienić z powrotem na 4, że nie chcemy otrzymywać błędu, tylko wywołujemy najpierw metodę add po raz pierwszy, gdzie dodajemy 2 plus 3, mamy 5. Następnie tutaj wywołujemy po raz drugi, gdzie do wyniku, czyli do 5 dodajemy 4, mamy 9. I tu po raz trzeci, gdzie do 9 dodajemy 10, mamy 19. I teraz powinniśmy otrzymać wynik 19 w czasie 3 sekund. Zapisujemy. I czekamy na wynik 3 sekundy, bo są to wywołania asynchroniczne. Dostajemy 19 w czasie 3 sekund i wszystko działa. Teraz na koniec dzisiejszego odcinka możemy porównać kod, który używamy z obietnicami z promis, z początkową wersją kodu, gdzie używaliśmy wywołania zwrotne. Weźmy te dwa pliki obok siebie. Otwórzmy sobie tak, komponent i komponent callback. Ustawmy je obok siebie i tutaj mamy wykorzystywane callback, wywołania zwrotne, a tutaj mamy wykorzystywane promis. No i można zauważyć, że kod, gdzie są wykorzystywane obietnice, promises, sprawia, że kod jest o wiele bardziej czysty. Bardziej elegancki, łatwiejszy do zrozumienia. Są też obietnice, są też lepsze dzięki łatwemu, łańcuchowemu sposobowi łączenia obietnic, tak jak tutaj. Po prostu tu wywołujemy then, jedno, tutaj następne, następne. Bardzo łatwo to się odbywa. Tutaj jest to troszeczkę bardziej zagmatwane. No, dlatego myślę, że warto stosować promise. I teraz powiem tak. Obietnice, promises, są po prostu znacznie lepszym podejściem do asynchronicznego kodu w porównaniu do wywołań zwrotnych. Dobrze, myślę, że na tym skończymy dzisiejszy odcinek. I tak wyszedł dosyć długi odcinek, powiedział bardzo długi odcinek. No ale te zagadnienia są bardzo ciekawe i to się przyda właśnie w celem dobrego zrozumienia tych żądań asynchronicznych i całego HTTP. Dziękuję.